zapadła decyzja w Ministerstwie Kultury o tym, że nasze muzeum będzie wspierane. Zarówno pan minister Gliński, jak i pan minister Jarosław Sellin, pan wicepremier w zasadzie, pan wicepremier Gliński i pan minister Sellin wspierają to nasze muzeum. Trzy takie muzea są, myślę, w najbliższym czasie będzie w Polsce wsparcie Muzeum Jana Pawła II, Muzeum Westerplatte, może też Muzeum Powstań Śląskich, no i nasze muzeum. Jeżeli chodzi o nasze muzeum, to jest taki pomysł, żebyśmy na stulecie niepodległości, taki plan w zasadzie, nie pomysł, taki plan wspólnie uzgadniany z Ministerstwem Kultury, z Departamentem i Finansów, i z panem ministrem, z panem wicepremierem, żeby 1 marca 2018 roku zakończyć cały projekt w ramach takiego pomysłu Niepodległa 2018, czyli na stulecie odzyskania niepodległości moglibyśmy uroczyście wejść do nowego muzeum. Chociaż państwo wiecie, że muzeum cały czas działa, prawda, w takich warunkach, jakie ma, działa, ale w tej pełnej krasie po całym remoncie w roku 2018, czyli 2016 i 2017 to byłoby to wsparcie finansowe. Przypomnę, że potrzebujemy 35 milionów złotych i na takie pieniądze liczymy. Jest w tej chwili w Ministerstwie Kultury przygotowywana umowa o współprowadzenie, bo idziemy w kierunku współprowadzenia, czyli nie przekazania muzeum ministrowi kultury, a też nie przekazania pieniędzy samorządowi miasta, ale o podpisanie umowy, która będzie polegała na tym, że muzeum będzie współprowadzone przez ministra kultury i przez prezydenta miasta Ostrołęki. Takie przypadki są, prawda, w kraju jednostek kultury współprowadzonych. I myślę, że będzie to dobra formuła, bo ta jakby pierwszeństwo i podmiotowość miasta Ostrołęki zostanie tutaj zachowane i